przełom w głośnej sprawie Izabeli z Pszczyny, która zmarła z powodu sepsy wywołanej obumarciem płodu. Prokurator przedstawił trzem lekarzom pszczyńskiego szpitala powiatowego zarzuty popełnienia przestępstw polegających na narażeniu pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, umyślne narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Ponadto dwóch z nich, Andrzej P. i Michał M., usłyszało zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci pacjentki. Przypomnijmy, 30-letnia Izabela zmarła dobę po tym, gdy trafiła do szpitala powiatowego w Pszczynie. Kobieta była w ciąży, a lekarze mieli mieć świadomość, że dziecko nie przeżyje porodu. Nie zdecydowali się jednak na przerwanie ciąży. Pokrzywdzeni są usatysfakcjonowani przebiegiem i rozwojem śledztwa. Fakt, że postawiono zarzuty wszystkim trzem lekarzom zaangażowanym w opiekę nad panią Izabelę, potwierdza de facto wszystkie zastrzeżenia, wszystkie zarzuty, jakie rodzina pani Izabeli formułowała od początku. Sprawa od początku wywołuje wiele emocji, a opinia publiczna łączy ją z zaostrzeniem prawa aborcyjnego w Polsce. Śmierć młodej matki doprowadziła do fali protestów i kolejnej dyskusji nad bezpieczeństwem kobiet w ciąży. Na bazie doniesień medialnych do sprawy włączyła się Śląska Izba Lekarska w Katowicach, która wobec lekarzy prowadzi postępowanie dyscyplinarne. Ta sprawa jest bardzo trudna, bardzo delikatna, potrzebuje rzetelnego rozpatrzenia i nie będziemy tutaj wchodzić w politykę. Myślę, że Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej rzetelnie oceni sprawę. Jeśli uzna, że lekarze popełnili przewinienie zawodowe, to skieruje ją do Okręgowego Sądu Lekarskiego. Lekarzom, którzy mieli doprowadzić do śmierci 30-letniej pacjentki, grozi od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Nikt z oskarżonych nie przyznał się do winy. Żaden z nich jak na razie nie złożył również w tej sprawie wyjaśnień. Śląsko-Dąbrowska Solidarność ogłasza pogotowie protestacyjne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Ma to związek z trudną sytuacją w regionie, zarówno w sektorze szeroko rozumianej energetyki, jak i branży motoryzacyjnej czy hutniczej. Związkowcy zastrzegają, że dają rządowi czas do połowy października na realizację zgłoszonych postulatów. W innym wypadku będą protesty. Żądamy, aby rząd wprowadził od natychmiast ustawę, która zawiesza tak zwane obligo giełdowe. Obligo giełdowe to nie mniej, nie więcej, tylko monopol energetyczny zawiązany przez spółki energetyczne i na skutek tego monopolu, mimo że dzisiaj koszt produkcji energii to jest około 700 zł za megawattogodzinę, cena energii może osiągać 1500 czy też nawet 2000 zł. Gdyby faktycznie zawiesić obligo, ceny energii zdaniem związkowców mogłyby być niższe o nawet połowę. Ponadto Solidarność domaga się od rządu powołania specjalnej instytucji, która mogłaby skupować energię i potem sprzedawać ją dalej. To długofalowe rozwiązanie systemowe miałoby zapewnić nie tylko regulację wysokich dziś cen, ale też ograniczyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa. Branża obawia się o stałe dostawy, m.in. gazu. Propozycje pracodawców, całych szeregu oczywiście przedstawicieli branż, które były kierowane m.in. do Ministerstwa Klimatu, do Ministerstwa Rozwoju, nie uzyskały żadnej odpowiedzi. Obawiamy się, że na przykład dostawa gazu, która jest istotna w procesie technologicznym w przemyśle stalowym, będzie odbywała się na tym, że ktoś zadzwoni, w ciągu godziny mamy zmienić technologię albo zamknąć niektóre działy, dlatego że nie dostaniemy takiej ilości gazu. Trzecim postulatem kierowanym głównie do premiera Mateusza Morawieckiego jest zawieszenie systemu ETS, czyli handlu emisjami, co w przypadku jedynej tony węgla zwiększa cenę o 80 euro. Związkowcy żądają, by szef rządu domagał się tego na szczycie europejskim, który odbędzie się w najbliższy piątek. Dzisiaj średnio Polska Grupa Górnicza, bo nie będę mówił, inne spółki sprzedają do energetyki węgiel między 300 a 350 zł razy plus 80 euro za te ETS, to jest 400 zł. Tak? Czyli ETS to jest większy podatek niż koszt paliwa dla energetyki. I to jest 700 zł za megawattogodzinę. Plus przesyły i tak dalej, to wyjdzie około 800 zł. A na giełdzie, no niestety, prąd, jak było powiedziane, sięga 1500 do 2000, bo jest obligo giełdowe raz, a dwa, no niestety o tym, w jakim kierunkach idzie prąd, decydujemy nie my, ale decyduje się w Niemczech, bo to jest cały system europejskiej dystrybucji energii. Jeżeli oczekiwania Solidarności nie zostaną spełnione, pierwsze akcje protestacyjne odbędą się przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego. Kolejny już w Warszawie. Na razie to akcja informacyjna ograniczona do wywieszania flag i propagowania postulatów.
Do poniedziałku 12 września obowiązuje zakaz korzystania z wód kanału Gliwickiego. To decyzja wojewody śląskiego. Jej powodem jest masowy pomór ryb obserwowany między śluzami Sławięcice i Rudziniec. Od weekendu do dzisiaj służby wyłowiły już ponad 5 ton martwych ryb i jeśli sytuacja się nie poprawi, zakaz zostanie przedłużony. Ten zakaz przede wszystkim dotyczy korzystania właśnie z wód, na przykład spożywania tej wody, kąpieli, czy też wykorzystywania do celów gospodarskich, na przykład podlewania ogródków, albo też do pojenia zwierząt domowych, czy też zwierząt gospodarczych. Wszystko po to, aby uchronić mieszkańców. Zakazem objęta jest również żegluga na odcinku pomiędzy wskazanymi śluzami trzeciej sekcji kanału Gliwickiego. Chociaż od kilku tygodni z Odry w całym kraju wyławiane są dziesiątki ton martwych ryb, Wody Polskie uspokajają, że sytuacja się poprawia. Wszystko wskazuje na to, że we wczesnych godzinach porannych, czyli wtedy, kiedy nasi pracownicy przystąpili do pracy polegającej na odławianiu śniętych ryb, obserwowali ich zdecydowanie mniej, aniżeli o tej samej porze można było spostrzec w ciągu minionych dni. Dlatego też mamy nadzieję, że sytuacja ta będzie się stabilizować, a pomór wkrótce powoli będzie ustępował. Innego zdania są jednak wędkarze, którzy od lat łowią na wodach kanału Gliwickiego. Według ich obserwacji obecna sytuacja w Gliwicach to w ostatnich miesiącach żadna nowość. Jak mówią, alarmowali już z początkiem wiosny o pierwszych przypadkach martwych ryb. Jak przekazał nam jeden z wędkarzy, wtedy u ryb wykryto poparzone skrzela. Drugi pomór był łączony z tym pierwszym, bo był on w maju. Kolejny pomór był w lipcu i teraz mamy kolejny. Problem polega na tym, że cała sytuacja, która się dzieje, ma ten sam scenariusz, te same objawy i wszystko wygląda bardzo podobnie. Zastanawiamy się nad tym, czy kanał Gliwicki połączyć z Odrą. Na tą chwilę nie możemy tego zrobić oficjalnie, nic nie wiemy. Dopiero będziemy gdzieś może dociekać prawdy, zobaczymy jak to będzie. Na miejscu wciąż są obecni pracownicy terenowi sztabu kryzysowego Straży Rybackiej i Pożarnej, która przeczesywała dno kanału sonarem. Informacje przekazywane przez Inspektorat Ochrony Środowiska wciąż wskazują na naturalną przyczynę masowego pomoru ryb, czemu nie dają wiary wędkarze. Wszystkie służby jednogłośnie podkreślają, że na wyciąganie wniosków jest zbyt wcześnie. Do tej pory był znany z grobu cadyka Bidermana. Teraz o Lelowie może być głośno z innego powodu, schowanego pod ziemią. Tu się stykały wszystkie szlaki. Krzyżowały, które szły z północy z południa na północ i ze wschodu na zachód. Mhm. Proszę zobaczyć, jaki ten jest piękny pierścień z taką dekoracją. Super zachowany. Może tak będzie. To jest stop na bazie miedzi, prawdopodobnie brąz. Będziemy robić badania specjalistyczne. Na obrzeżach wsi odnaleziono przedmioty życia codziennego i ludzkie szkielety. Cmentarzysko zostało odkryte przypadkiem za sprawą anonimowego zgłoszenia, które odebrał znany poszukiwacz. Jeden z widzów się do mnie zgłosił ze zdjęciem takiego topora. Powiedziałem mu, że ten topór może być bardzo ciekawy z wczesnego średniowiecza, taki na kształt takich toporów wikińskich i że bardzo ważne jest miejsce, gdzie on to znalazł, a dokładnie dołek. No i ja go poprosiłem, żeby w tym dołku to zostawił. To przy wkładaniu tego do dołka znalazł tam jakieś kości. A ponadto monety z okresu Jagiellonów, ozdobne elementy nakrycia głowy kobiet czy noże. Na dzień dobry, zobacz. Właściciel tego pola nie wiedział, że pod ziemią, którą uprawia, znajdują się takie skarby. Okazało się, że nie trzeba było głęboko kopać. To jest wyjątkowe odkrycie chociażby z tego względu, że nie ma takiego cmentarzyska w tej okolicy. I same cmentarzyska z XI wieku są stosunkowo rzadkie, takie dobrze datowane. Bo one są jeszcze stosunkowo bogate i mamy XII, XIII wiek, już nie wkładano jako dary grobowe różnego rodzaju ozdób. W związku z tym to jest ten okres po przyjęciu chrześcijaństwa jeszcze, kiedy jest więcej tych zabytków w grobach, tak? Kiedy jeszcze to chrześcijaństwo się tak nie skrystalizowało. To nie pierwsze tak cenne wykopaliska i na pewno nie ostatnie. Lelów jest pod tym względem idealnym miejscem dla archeologów. Udało się w Staromieściu właśnie, w tym starym miejscu, jakby odkryć osadę, która funkcjonowała najprawdopodobniej wokół kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Gdzieś można by powiedzieć w okresie od około XII do pierwszej połowy XIV wieku. Prace na tym konkretnym stanowisku mają potrwać do końca tygodnia, ale niewykluczone, że ekipa jeszcze powróci w to miejsce. Teraz znalezione przez nich pozostałości cmentarzyska sprzed 1000 lat trafią do konserwatora. Możliwe, że będzie je można kiedyś podziwiać w muzeum w Częstochowie.
bo oni potrzebują dosyć... 80 wakatów czeka na chętnych, którzy chcieliby zostać celnikami. Startować może każdy. Wystarczy przedłożyć właściwe dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe. W przypadku oczywiście osób, które ukończyły szkołę, no takiego doświadczenia nie będzie i takich dokumentów nie będzie. Do tego należy przedstawić zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi zdolność do wykonywania takiej pracy. Warto zaznaczyć, że ta do prostych nie należy. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej pracują na przykład na lotniskach, gdzie dbają o to, by do kraju nie były wwożone nielegalne towary, jak na przykład choćby narkotyki. Już na wstępie od kandydatów wymaga się posiadania choć minimalnej wiedzy o przyszłym zawodzie. Każdy może sobie poradzić, jedynie co potrzebuje to dobrej przygotowania się, ponieważ no, musi mieć jakąkolwiek wiedzę z administracji, z tego jak nasze państwo w ogóle funkcjonuje, no i też jak wygląda w ogóle praca w kasie, bo tam są takie już takie pytania, powiedzmy wewnętrzne, jak wygląda ta praca, to trzeba się z tym zapoznać. Do tego testy sprawnościowe, rozmowa kwalifikacyjna i testy psychologiczne. Sama rekrutacja jest dość długa, bo trwa około roku. Podstawowe wynagrodzenie początkującego celnika to 3981 zł brutto. Później dochodzi do tego jeszcze dodatek za wysługę lat w wysokości od 2 do 25%, a także inne dodatki. Po 15 latach pracy funkcjonariusze zyskują dodatkowy urlop, a po 25 latach mają możliwość przejścia na emeryturę.